Szanowni Państwo, ja ogromnie się cieszę, dziękuję i gratuluję. Gratuluję Uniwersytetowi Medycznemu w Lublinie tego, że już od lat staje się centrum nowoczesnych rozwiązań diagnostycznych. To jest rzecz, która jest możliwa po pierwsze dzięki wybitnej kadrze Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ale też dzięki znakomitemu zarządzaniu tym uniwersytetem przez pana rektora Wojciecha Załuskę, przez pana profesora Roberta Wejdacha i wszystkich współpracowników. Przypomnę, że Lublin i Lubelszczyzna jest centrum, można powiedzieć, inwestycji w infrastrukturę kliniczną już od wielu lat. Za chwilkę będziemy przechodzić do inwestycji związanej z okulistyką, centrum, w którym robili badania nad klatką oczną. Trochę to trwa, dlatego że trzeba było wyregulować pewne kwestie własnościowe, ale już jesteśmy na końcowym etapie. Za chwilkę rozpoczynamy tę inwestycję. Wcześniej dzięki zespołowi pana profesora Roberta Rejdaka, pana rektora Roberta Rejdaka zrobiliśmy i dzięki środkom finansowym z Agencji Badań Medycznych, z Ministerstwa Zdrowia zrobiliśmy badania przesiewowe dzieci i młodzieży z województwa opolskiego pod kątem dolegliwości związanej z krótkowzrocznością po pandemii koronawirusa, a teraz ten autobus, badania diagnostyczne dotyczące cukrzycy, ale poprzez zmiany w oczach pacjentów. Wszystko po to, żeby również przy pomocy sztucznej inteligencji i działaniu Ministerstwa Cyfryzacji ten pilotaż mógł być następnie przeniesiony na całą Polskę. Szybkie badania diagnostyczne przy pomocy takiego sprzętu, jak tutaj trafił na Lubelszczyznę, prawie 2 800 000 złotych z Ministerstwa Cyfryzacji, z Instytutu Łączności, środki finansowe z Ministerstwa Zdrowia, z Uniwersytetu Medycznego, dają Lubelszczyźnie sprzęt absolutnie ultranowoczesny do tego, żeby troszczyć się o zdrowie pacjentów. Najpierw Lubelszczyzny w tym pilotażu, a później jestem o tym przekonany głęboko w całej Polsce. Dziękuję uprzejmie Szanowni Państwu wszystkim, którym wymieniłem. Dziękuję również panu marszałkowi za wielkie zaangażowanie w rozwój tej infrastruktury klinicznej, zwłaszcza tego szpitala dziecięcego, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, ale dziękuję również za wielkie zaangażowanie w rozwój Szpitala Wojewódzkiego w Czelach Kraśnickich. Przed nami potężne inwestycje w tym szpitalu po to, żeby z tej największej placówki medycznej zarządzanej przez marszałka województwa opolskiego znów uczynić miejsce jeszcze bardziej profesjonalnych i na jeszcze wyższym poziomie badań i opieki zdrowotnej nad mieszkańcami województwa opolskiego. Bardzo dziękuję.